Michał Szpak to jedna z najbardziej charakterystycznych postaci w polskim show-biznesie. W przeciwieństwie do wielu celebrytów, 32-latek nie boi się wyrażać swojego zdania, zarówno w kwestii ubioru, jak i wypowiedzi. Jednak mimo swej ekstrawaganckiej osobowości, artysta wciąż skrywa wiele tajemnic, o których porozmawiał w szczerym wywiadzie z Michałem Dziedzicem. Podczas rozmowy Szpak zdradził m.in., jak zmierzył się z żałobą po śmierci mamy, która trwała u niego około roku. W tym czasie artysta sięgnął po specyficzną formę radzenia sobie ze smutkiem, imprezując od środy do niedzieli i słuchając klubowej muzyki. Jak sam przyznał, było to dla niego jedyną możliwością, by podzielić się z kimś swoim bólem i nie odseparować się od rzeczywistości. Szpak przyznał, że czas śmierci i żałoby od zawsze był dla niego w pewien sposób mistyczny, ale dopiero po utracie bliskiej osoby zdał sobie sprawę, jak silny ma on wpływ na jego życie. Wokalista podkreślił, że proces żałoby to tylko jeden z wielu etapów, z jakimi trzeba się zmierzyć w życiu, i że trudno jest wyłączyć emocje po śmierci kogoś bliskiego.